Trends News Video. W marcowej edycji ANS News Video mowa jest o wyzwaniach, jakim stawia czoła świat salezjański, niosąc nadzieję tam, gdzie to wydaje się niemożliwe. Będziemy towarzyszyć przełożonemu generalnemu w czasie jego wizyty na ziemi afrykańskiej oraz powiemy także o celach i nowych przedsięwzięciach, jak również o projektach, które w imię księdza Bosco są realizowane w każdej części świata. Region Afryka, Madagaskar. Wizyta przełożonego generalnego w Kamerunie. W dniach od 14 do 24 marca odbyła się wizyta animacji przełożonego generalnego w Kamerunie. Pandemia zmusiła księdza Angela Fernandeza Artime do długiej nieobecności w Afryce. Istotnie wizyta w Kamerunie jest pierwszą na tym kontynencie po prawie 3 latach. Przełożony generalny, bardzo serdecznie przyjmowany, odwiedził wspólnoty w miastach Yaoundé i Ebolowa. Bardzo żywotne salezjańskie placówki, które od 1979 roku wnoszą swój wielki wkład w zakresie opieki duszpasterskiej i społecznej w tym kraju. Realizując napięty program spotkań, 10. następca księdza Bosco dzielił z rodziną salezjańską ważne momenty celebracji i modlitwy, nie ukrywając jednak bólu i wielkiego cierpienia z powodu wojny trwającej na Ukrainie. Rekolekcje. Region Afryka, Madagaskar. Od 17 do 23 marca przełożony generalny prowadził rekolekcje dla inspektorów i rad inspektorialnych regionu Afryka, Madagaskar w Centrum Konferencji Episkopatu w Yaoundé w Kamerunie. Uczestniczyło w nich 96 przedstawicieli, 14 inspektorii i wizytatorii, jak również salezjanie odpowiedzialni za różne posługi salezjańskie na poziomie regionu. Te dni przeplatane modlitwą i braterstwem były okazją do afrykańskiej wspólnoty salezjańskiej, do refleksji nad własną misją. Każdy dzień rozpoczynał się porannymi sesjami, w czasie których przełożony generalny wraz z uczestnikami zastanawiał się nad kwestiami i zaleceniami związanymi z kapitułą generalną, jak również nad zagadnieniami ważnymi dla rozwoju duszpasterstwa w regionie, dając wskazówki dotyczące organizacji ekip inspektorialnych, a także odnosząc się do znaczenia podwójnego zadania związanego z zarządzaniem i animacją. Był to czas wielkiej odnowy, refleksji i komunii dla regionu Afryki i Madagaskaru. Wizyta przełożonego generalnego w Gwinei Równikowej. W dniach od 25 do 30 marca miała miejsce wizyta przełożonego generalnego we wspólnotach salezjańskich Gwinei Równikowej. Po gorącym powitaniu w Ebebein, gdzie odbył również spotkanie w siedzibie biskupa diecezji i modlił się z członkami kurii biskupiej, ksiądz Angel Fernandez Artime udał się do Mikomeseng, gdzie został powitany przez władze miasta i przewodniczącego duszpasterskiej rady parafialnej. Następnego dnia przełożony generalny kontynuował swoją wizytę w mieście Bata, gdzie spotkał się z biskupem Juanem Matogo Oyaną, a następnie udał się do Malabo, stolicy kraju, gdzie został przyjęty przez lokalną wspólnotę salezjańską i spotkał się z młodymi z salezjańskiego ruchu młodzieżowego.
Wizyta przełożonego generalnego w Gwinei Równikowej była czasem łaski i odnowienia ducha salezjańskiego posłannictwa dla rodziny salezjańskiej i młodzieży. Nowa inspektoria ANN. Region Afryka-Madagaskar wzbogacił się o nową inspektorię Afryki, Nigerii, Nigru pod wezwaniem błogosławionego Artemidesa Dzatiego. W ceremonii jej inauguracji, która odbyła się w niedzielę 27 marca, wzięli udział biskup Bulus Duala Johana, biskup Kontagory, ksiądz Alfons Owudu, radca regionu Afryki Madagaskaru, a także ksiądz Michael Karikunel, przełożony inspektorii Afryki Zachodniej anglojęzycznej. Punktem kulminacyjnym celebracji było objęcie urzędu i funkcji przez pierwszego przełożonego, księdza Jorge Crisafulliego, i jego 8 radców, którzy będą punktem odniesienia dla 124 współbraci i 9 domów tworzących nowo utworzoną inspektorię obejmującą obszar Nikru i Nigerii. Po mszy świętej biskup, ksiądz inspektor i jego wikariusz podnieśli flagi Nigerii, Nigru i Watykanu, a następnie odsłonili tablicę i logo inspektorii. To spotkanie było kontynuowane świątecznym programem prowadzonym przez ludzi młodych, łącząc się z życzeniem owocnej drogi dla nowej inspektorii regionu. Region Ameryka Konosud. 31. kapituła inspektorii São Paulo. W dniach od 7 do 10 marca odbyła się 31. kapituła brazylijskiej inspektorii pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki z siedzibą w São Paulo. W kapitule prowadzonej przez księdza Paulo Profilo, jej kierownika, uczestniczył także ksiądz Gabriel Romero, radca regionu Ameryki Południowej. Uczestniczyło w niej około 60 osób. Salezjanów kapłanów, salezjanów koadiutorów, koordynatorów inspektorialnych i młodych animatorów. Celem było zastanowienie się nad odnową posłannictwa, co łączyło się z zachętą do odwagi, proroctwa i wierności, a więc ze słowami, które składały się na temat kapituły inspektorialnej. Istotnie, w czasie tych dni miała miejsce refleksja nad wytycznymi programowymi na najbliższe sześciolecie, jakie zaproponował przełożony generalny ksiądz Angel Fernandez Artime. Dokonano także rewizji inspektorialnego programu organicznego i dyrektorium inspektorialnego. Brazylia. Oferta edukacyjna Santa Rosa rozszerza się. Salezjańska szkoła Santa Rosa w Niterói ma długą i znaczącą historię. Szkoła ta, założona w 1883 roku, jest pierwszym dziełem salezjańskim w Brazylii i, mając półtora wieku swojego istnienia, może zaliczyć do grona swoich byłych uczniów wybitne osobistości kultury brazylijskiej. Szkoła dzisiaj jeszcze bardziej poszerza swoją ofertę edukacyjną, otwierając nowy ośrodek edukacji dla najmłodszych, kończąc w ten sposób projekt obejmujący wszystkie segmenty edukacji podstawowej. Ta nowa struktura wita przedszkolaków specjalnie zaprojektowanymi salami, zapewniając im jak najlepsze warunki, a także wszystkie niezbędne zasoby do zdrowego i przyjaznego rozwoju. Region Azja Wschodnia, Oceania. Papua Nowa Gwinea. Uczniowie czczą świętego Józefa. 18 marca Don Bosco Technical School w Gabutu, w Port Moresby, uczestniczyła w uroczystej mszy świętej z okazji uroczystości świętego Józefa. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Papui Nowej Gwinei,
arcybiskup Fermil Emilio Sosa Rodriguez. W koncelebrze ze swoim sekretarzem, księdzem Pedro Sagitulą i duchowym kierownikiem szkoły, księdzem Ambrose Pereirą. Liturgię uświetniły pieśni w wykonaniu ponad 1000 uczniów ze szkolnego chóru DBTS Band Club. Przybliżając postać świętego Józefa, nuncjusz podkreślił jego wielkie zaangażowanie w konkretną pracę, odnosząc to do doskonałej edukacji, jaką pobierają ludzie młodzi w szkole salezjańskiej. Istotnie, Don Bosco Gabutu to pierwsze technikum w Papui Nowej Gwinei, które znane jest dzisiaj z wysokiego poziomu edukacji. Oficjalne rozpoczęcie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Akasha Bashira. 15 marca wspólnota chrześcijańska Pakistanu zgromadziła się na historycznym wydarzeniu. Oficjalnym rozpoczęciu diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Akasha Bashira, byłego wychowanka salezjańskiego, pierwszego Pakistańczyka, kandydata na ołtarze. Celebracja eucharystyczna miała miejsce w katedrze pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Lahore, a odprawiali ją nuncjusz apostolski w Pakistanie, arcybiskup Christoph Zakia El-Kassis, a także wszyscy członkowie Konferencji Episkopatu Pakistanu, to jest arcybiskup Lahore, arcybiskup Islamabadu, arcybiskup Karachi, biskup Hyderabadu, biskup Faisalabadu i biskup wikariatu apostolskiego Kwety. Byli również obecni członkowie Trybunału Procesu Beatyfikacyjnego i Kanonizacyjnego Akasha Bashira. Nuncjusz podziękował rodzinie Bashira za syna Akasha, a Zgromadzeniu Salezjańskiemu za umożliwienie tego procesu beatyfikacyjnego. Wzruszająca była reakcja Pakistańczyków, którzy z wielką radością uczestniczyli w tym historycznym wydarzeniu o wielkim znaczeniu duchowym. Timor Wschodni. Projekty środowiskowe wspólnot salezjańskich. By zrealizować cele, o których mowa w encyklice Laudato Si papieża Franciszka, dotyczące promocji ekologii integralnej, Don Bosco Green Alliance kontynuuje realizację projektów środowiskowych w każdej części świata. Są podejmowane różnego typu inicjatywy przez liczne wspólnoty wizytorii Timoru Wschodniego, jak na przykład przez wspólnotę w Kwelikaj, która stała się samowystarczalna w produkcji ryżu. Postnowicjatu Don Bosco Comoro, który rozpoczął własną produkcję rolniczą w małym ogrodzie wspólnotowym, czy też wspólnotę ośrodka Tfet, także z Comoro, która edukuje uczniów w zakresie segregacji odpadów, a która wkrótce będzie mieć maszynę do recyklingu plastiku. Projekty Don Bosco Green Alliance, koordynowane niestrudzenie przez księdza Giolino Vierie, przyciągnęły setki ludzi młodych, którzy poczuli się zachęceni apelami papieża Franciszka i zainspirowani charyzmatem księdza Bosco. Region Azja Południowa. Don Bosco Matunga, najlepsza szkoła w Indiach.
Don Bosco High School Matunga została uznana za najlepszą szkołę w Indiach, co jest powodem do radości dla tej szkoły, która w tym roku obchodzi 80-lecie istnienia. Renomowana ankieta All India Education Today 2021-2022 umieściła tę szkołę na pierwszym miejscu w kategorii Najlepsza szkoła dla młodzieży w Indiach. Ta również została uznana za najlepszą szkołę w Bombaju, Maharatrze i w całych Indiach. Szkoła zdobyła również nagrodę przyznawaną instytucji najczęściej wybieranej przez rodziców, a także prestiżową nagrodę jury za wspieranie dobrostanu psychicznego i emocjonalnego uczniów. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w dniach 11 i 12 marca w Chancery Pavilion w Bangalore. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną, dysponując wieloma obiektami do zajęć sportowych i kulturalnych. Lista nagród za wyniki sportowe jest imponująca, a liczba innowacyjnych programów edukacyjnych czyni ją wyjątkową i znaczącą. Święcenia diakonatu w Christu Jyoti College w Bangalore. Dzień 19 marca był dniem szczególnym dla Christu Jyoti College Campus, a to z powodu święceń 19 nowych diakonów, z których 14 należy do zgromadzenia salezjańskiego. Uroczystości tej, w której uczestniczyło 80 księży i ponad 350 wiernych, przewodniczył arcybiskup Bangalore, arcybiskup Peter Machado. W homilii arcybiskup mówił o znaczeniu posługi diakonatu w Kościele, podkreślając cenną służbę, jaką diakoni pełnią z pokorą i samozaparciem. Christu Jyoti College jest jednym z największych studentatów teologicznych w Indiach. Powstał w 1967 roku, liczy obecnie 14 profesorów i 94 studentów, z których 85 należy do różnych salezjańskich inspektorii z Indii, a 9 do innych zgromadzeń zakonnych. Instytut oferuje kursy w różnym zakresie, a Christu Jyoti Publications może poszczycić się sporą liczbą publikacji. Wkład, jaki wnosi college poprzez programy wolontariatu i realizowany apostolat na rzecz miejscowej społeczności, sprawia, że jego rola jest istotna i znacząca. Tiruchi. Dzień Kobiet w Don Bosco Youth Village. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet swój dzień obchodziły członkinie Don Bosco Self-Help Group z Don Bosco Youth Village Kieranur w Tiruchi. Na to świętowanie złożyło się wiele momentów animacji przygotowanych przez prawie 1000 kobiet w różnym wieku, które odważyły się na typowe tańce i wzięły udział w innych wydarzeniach kulturalnych, wyrażając chęć zabawy i ciesząc się z tego powodu, że je dowartościowano. Dzień Kobiet to tylko jeden z wielu projektów, jakie realizuje Self-Help Group, która zajmuje się realizacją różnorodnych działań, mających na celu zachęcenie jak największej liczby osób do rozwijania działalności gospodarczej oraz kształcenia na polu zawodowym i dalszej edukacji. Kapituła Inspektorii Panjim. W dniach od 8 do 12 marca w Mount Don Bosco, w północnej części stanu Goa, odbyła się 6. kapituła inspektorii pod wezwaniem świętego Józefa Waza z siedzibą w Panjim. Tematem kapituły było Idź i ty czyń podobnie. Tożsamość, wspólna misja, przyszłość. Temat był omawiany w świetle zaleceń postawionych przez 28. kapitułę generalną. W kapitule uczestniczyło 38 salezjanów, którzy zostali przydzieleni do 5 komisji, w ramach których omawiano różne kwestie.
Uczestniczył w niej także ksiądz Biju Michael, radca regionu Azji Południowej, który skierował również programowe przesłanie do uczestników. Było to prawdziwe braterskie doświadczenie głębokiego studium, modlitwy oraz szczerego i odważnego dzielenia się, które pomogło określić konkretne kierunki działania na następne 6 lat. Region Europa Środkowo-Północna. Ukraina. Salezjanie z Ukrainy nieprzerwanie niosą pomoc. Salezjanie są obecni na Ukrainie od początku lat 90., a dziś ich wspólnoty należą do dwóch różnych okręgów. 4 placówki należą do Inspektorii Krakowskiej, Odessa, Przemyślany, Bubrka i Korostyszów, jak również Szkoła Salezjańska w Żytomierzu. Zaś 4 inne domy w Kijowie, Lwowie, Nowosiłce i Dnieprze należą do Wizytatorii Ukrainy Obrządku Grecko-Katolickiego. Wszystkie te placówki z chwilą wybuchu wojny stały się bastionami troski i opieki nad bliźnimi w samym środku jej okrucieństwa. Ośrodki duszpasterstwa młodzieży stały się ośrodkami pierwszej pomocy dla dotkniętej wojną ludności. Salezjańskie domy, oratoria i szkoły otworzyły swoje podwoje dla przesiedleńców, dostarczając żywność i lekarstwa potrzebującym, udzielając tymczasowego schronienia w piwnicach, udzielając psychologicznego, moralnego i duchowego wsparcia tym, którzy doznali traumy wojennej. Ponadto wśród samych potrzebujących w tym kraju wyzwoliły się braterstwo i solidarność. Domy salezjańskie z regionów zachodnich po otrzymaniu pomocy z zagranicy, zachowując to, co niezbędne dla przesiedleńców, którymi się opiekują, przekazują ją dalej do najbardziej potrzebujących domów. I tak z Dniepru co najmniej 3 razy w tygodniu pomoc humanitarna trafia na tereny leżące najbliżej granicy z Rosją, a w drodze powrotnej zabierane są rodziny z dziećmi, które chcą opuścić ten teren i udać się w kierunku zachodnim, co następuje nie wcześniej niż po udzieleniu im błogosławieństwa na drogę. Salezjanie pokazują, że realizują posłannictwo Księdza Bosko w każdych okolicznościach, stanowiąc oazę pokoju tam, gdzie wydaje się, że istnieją tylko pustynie terroru. Świat salezjański zjednoczony na rzecz Ukrainy. Międzynarodowa Solidarność Salezjańska przybrała tysiące oblicz, stawiając czoła kryzysowi humanitarnemu wywołanemu wojną na Ukrainie. W niesienie pomocy są zaangażowane wszystkie sąsiednie inspektorie salezjańskie. Sama Salezjańska Polska zapewniła ponad 1100 miejsc noclegowych dla uchodźców, a setki innych zostało udostępnionych w innych pobliskich krajach, takich jak Słowacja, Mołdawia, Czechy i Węgry. Pomoc salezjańska, jak tego chciał ksiądz Bosko, jest integralna. Ta nie tylko obejmuje żywność, lekarstwa czy odzież. Uchodźców otacza się także szczególną opieką, zapewnia się im wsparcie psychologiczne i duchowe, pomoc prawną, kursy językowe promujące integrację społeczną, specjalne programy dla dzieci w oratoriach i szkołach, oraz poradnictwo dla dorosłych, którzy zamierzają pozostać za granicą i w związku z tym poszukują pracy. Kraje sąsiadujące z Ukrainą są wspierane przez resztę świata salezjańskiego. Na wszystkich szerokościach geograficznych są prowadzone zbiórki rzeczy i pieniędzy, podejmowane są kampanie informacyjne i solidarnościowej pomocy, zanoszone są modlitwy. To wsparcie dociera z każdego miejsca, od Hongkongu po Argentynę, od RPA po Irlandię.
od inspektorii afrykańskich po placówki salezjańskie całej Europy. Do tych działań w sposób szczególny zachęca przełożony generalny, domagając się jednocześnie, by ta pomoc ze strony inspektorii, salezjańskich organizacji pozarządowych i różnych ośrodków rodziny salezjańskiej na świecie, by ta cała maszyna wsparcia funkcjonowała jak najskuteczniej i jak najwydajniej. Kapituła Inspektorii Belgii Północnej i Holandii. W dniach od 27 lutego do 3 marca odbyła się 21. kapituła Salezjańskiej Inspektorii Belgii Północnej i Holandii w pięknym opactwie Drongen, w której uczestniczyło 30 Salezjanów. Kapitułę otworzył ksiądz Dieter Verpest, jej kierownik, po czym miało miejsce sprawozdanie ze stanu inspektorii, które przedstawił ksiądz inspektor Wilfried van Beke. W kolejnych dniach członkowie kapituły obradowali nad czterema głównymi tematami. Zgromadzenie, w którym zachodzi pilna potrzeba da mihi anima scetera tolle, absolutny priorytet dla najbiedniejszych, najbardziej opuszczonych i bezbronnych, razem ze świeckimi robotnikami księdza Bosko w misji formacji, prowadzenie młodych ludzi na ich drodze w kierunku zrównoważonej przyszłości. W ostatnim dniu wszystkie propozycje kapitulnych zostały przedstawione i poddano je pod głosowanie. Malta. Duch salezjański i pamięć o księdzu Bosko. W dniu 23 marca w kontekście 170. rocznicy zawarcia pierwszej umowy dotyczącej praktyki zawodowej przez księdza Bosko, który doceniał zarówno rozwój zawodowy, jak i antropologiczny młodych ludzi, starając się zapewnić im dostęp do rynku pracy na sprawiedliwych warunkach, szkoła Malta College for Arts, Science and Technology we współpracy z ekipą duszpasterską szkoły zorganizowała wystawę poświęconą praktyce zawodowej. Gościem honorowym był ksiądz Ivo Coelho, radca generalny do spraw formacji, przeprowadzający wizytację we wspólnotach salezjańskich na Malcie. Ta inicjatywa stanowiła również podkreślenie znaczenia współpracy między organami państwowymi i placówkami salezjańskimi, uwydatniając potrzebę podjęcia dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek refleksji nad rynkiem pracy pod kątem etycznym. Region Interameryka. Stany Zjednoczone. Młodzi wolontariusze pomagają potrzebującym. Młodzi wolontariusze ze Stanów Zjednoczonych, zainspirowani duchem salezjańskiego ducha misyjnego, organizują co miesiąc programy pomocy, niosąc wsparcie bezdomnym w klimacie dzielenia się i bezinteresowności. Inicjatywy mające na celu wsparcie materialne i psychologiczne osób znajdujących się w trudnej sytuacji koordynuje ksiądz Luis Chacon, inspektorialny koordynator do spraw wolontariatu. Ta grupa wolontariuszy wciąż się rozrasta. W marcu tego roku grupa liczyła 30 osób pochodzących z 7 różnych placówek salezjańskich. Wszyscy oni wzięli udział w akcji pomocy, przekazując żywność, odzież i artykuły higieniczne potrzebującym ze Skid Row w Los Angeles. Boliwia. Konkurs dla młodzieży na najlepszy hymn inspirowany wiązanką. 26 marca w sali teatralnej dzieła Don Bosco Santa Cruz odbyła się ceremonia wręczenia nagród i prezentacja najlepszego hymnu inspirowanego przesłaniem wiązanki przełożonego generalnego na rok 2022. Czyńcie wszystko z miłości, nic na siłę. To wydarzenie zostało zorganizowane przez ekipy do spraw duszpasterstwa młodzieży Szkoły Don Bosco Central, Komunikacji Społecznej i Salezjańskiego Ruchu Młodzieży Santa Cruz. W konkursie na najlepszy hymn zwyciężył utwór Guido Diasy i Andreasa Floresa, pseudonim Max,
Ci wraz z kilkoma animatorami zaprezentowali również oficjalny taniec. Region śródziemnomorski. Egipt. Kapituła Inspektorii Bliskiego Wschodu. W dniach od 26 marca do 6 kwietnia odbyła się Kapituła Inspektorii Bliskiego Wschodu pod wezwaniem Jezusa Młodzieńca. 25 salezjanów, 21 na miejscu i 4 w trybie online z Egiptu, Libanu, Ziemi Świętej i Syrii zgromadziło się w Bejt el-Wadi w Dolinie Natron, aby zapoznać się ze stanem inspektorii, ocenić realizację celów i zaktualizować program działania. Kapitułę, której kierownikiem był ksiądz Emanuele Vezzoli, została oficjalnie otwarta przez księdza inspektora Alejandro José León Mendoza. W pierwszej części obrad kapitulnych była omawiana reorganizacja inspektorii MOR i miała miejsce rewizja artykułów dyrektorium inspektorialnego. Natomiast w drugiej jej części oceniano stan wdrożenia zaleceń ostatniej kapituły generalnej. W dniach od 1 do 4 kwietnia w dyskusjach uczestniczyli również świeccy, ubogacając te obrady swoją obecnością. Hiszpania. Zjazd salezjanów współpracowników w Sewilli. Powrócić do naszych korzeni. To sugestywne hasło towarzyszyło zjazdowi salezjanów współpracowników z hiszpańskiej inspektorii pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki. To spotkanie odbyło się w dniach 26-27 marca w Pilas w Sewilli. Wzięło w nim udział ponad 200 salezjanów współpracowników, a towarzyszyła mu troska o dalsze pielęgnowanie ducha księdza Bosco, z czym łączyła się również ocena dotychczas przebytej drogi. Te dni spotkania, na które złożyły się refleksje dotyczące korzeni chrześcijańskich i salezjańskich, przywołanie przykładów pozostawionych przez mężczyzn i kobiety, takie jak matka Mazzarello, stanowiły źródło inspiracji i formacji dla wszystkich uczestników. Zgromadzeni wyrazili szczerą wolę kontynuacji przyjętego dziedzictwa salezjańskiego, aby nadal być dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami, jak tego chce każdego dnia ksiądz Bosco. Trzydziesta piąta edycja Nagrody księdza Bosco. W dniu 10 marca Dom Salezjański w Saragoście również w tym roku był miejscem wręczenia Krajowej Nagrody Księdza Bosco. W 35. edycji nagrody uczestniczył również minister edukacji, kultury i sportu rządu Aragonii, pan Felipe Fassi. W tym roku do tego konkursu zgłoszono 51 projektów, a w sumie w ciągu tych 35 lat ponad 1000 projektów. Na zakończenie ceremonii wręczenia nagród zapowiedziano kolejną 36. edycję Krajowej Nagrody Księdza Bosco. Ta nagroda stymuluje innowacyjne zdolności młodych ludzi i zwiększa ich świadomość co do znaczenia poszukiwań i możliwości, dzięki którym mogą ulepszyć społeczeństwo. Dziękujemy, że zechcieliście prześledzić razem z nami treści tego marcowego wydania ANS News Video. Zapraszamy Was na kolejne wydanie,
z innymi interesującymi wiadomościami i opisami wydarzeń ze świata salezjańskiego. Dziękuję.